wszystkich zgromadzonych, troszkę mnie nie było ten odcinek w sumie był nagrywany już wcześniej ale było tam więcej kaszlnięć, siorbnięć, jakichś dziwnych odgłosów niż właściwego nazwijmy to kontentu, o czym wspominałem już na, na, na facebooku więc pozwoliłem sobie na to, żeby nagrać ten odcinek po raz kolejny także witam wszystkich po przerwie, chylę czoła, kłaniam się dzień dobry, cześć czołem i jedziemy a dzisiaj poradzimy sobie z troszeczkę lżejszym materiałem, w sumie najlżejszym na z materiałów, które okazały się tutaj do tej pory. E, albowiem, no może od początku, e, jest taka tradycja, taki zwyczaj, że jak się przyjeżdża do jakiegoś kraju, to się poznaje jego kulturę i się wnika jakby w taką tkankę kulturową. Tak powinno przynajmniej być. Się wydaje. E, no i co w związku z tym? No, nie znam historii czołgi, szczerze powiedziawszy. Nie do końca wiem, który chór był użyty na płycie Vast, bo był to chór bułgarski, w numerze taczt. Natomiast mam malutkie rozeznanie, jeżeli chodzi o alternatyw scenę alternatywnego grania w Bułgarii. A tutaj jest o czym mówić. Nie jest to scena może jakaś ogromna, ale jest bardzo taka, no powiedziałbym, ciekawa. I robiąca wrażenie. Tym bardziej, że dopóki tutaj nie przyjechałem, to o niej nie słyszałem. Słyszałem o kamerach rumuńskich, belgińskich, miliki, duńskich, niemieckich, francuskich, szwedzkich, norweskich, jakichkolwiek innych. Natomiast o bułgarskich specjalnie nie słyszałem. Gdzieś tam nie, no nie, w sumie niczego nie znamy z Bułgarii, tak prawdę powiedziawszy. No teraz sytuacja się troszkę zmieniła, i zacznijmy może od chyba pierwszego. Pełniaka, ale na pewno nie pierwszego wydawnictwa zespołu, tutaj, prawda, zresztą w swoim, 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 swoim zespołu z Sofii, Adrenaline Overloads, proszę bardzo, Waiting for the Storm, tak się nazywa płyta. Płyta wydana, no, własnym sumptem z tego co tutaj widzę, bo próbowałem się czegoś doszukać, no i na tak zwanych internetach nie ma, Dystrybuję to Wizard BG, zresztą u nich to było, u nich to było też kupione, e, wydane jest to w sposób bardzo ładny, aczkolwiek no, dość nieprzewidywalny, prawda, no bo to jest ładny digipak, prawda, wszystko jest w porządku, no, w porządku, normalnie, powiedzmy to defaultowo, natomiast wyciąga się, prawda, Książeczkę, a tymczasem zamiast książeczki mamy talię, taką kartę różnych. Proszę bardzo, tutaj z takimi dziwnymi zdjęciami, na przykład tutaj mamy prawda, kapelę. Bardzo tacy Rockerzy panowie tutaj są. I jest to wydanie na dziesięciolecie istnienia zespołu, wydanie specjalne. No, może to troszkę trąci myszką, ale to są zdjęcia 3D, do tego, też były okulary, okulary mi gdzieś zginęły. Nie tyle, że mi zginęły, co yy, moja czyli te okulary, okulary gdzieś wyniosła po prostu i niestety nie mogę teraz w pełni podziwiać w 3D członków zespołu yy, Adrenaline Overload. Natomiast chyba nie do końca o wygląd tutaj chodzi, a, a o muzykę. A tutaj jest czego posłuchać. Od razu mówię, że tu nie to nie są żadne ani death metale, ani black metale, ani żadne trasze szczególne, ciężkie. A nie żadne hardcore. Nie, nie, nie. nie. To mówimy o, troszkę, o troszeczkę innym gatunku. Gatunku, który tak prawdę powiedziawszy został delikatnie rzecz mówiąc, zapomniany i przemilczany przez historię muzyki ciężkiej. Szeroko rozumianej muzyki ciężkiej. E, swego czasu to się zaczęło gdzieś w 1999 roku. Zaczęły pojawiać się takie zespoły jak Full Devil Jacket, uh, The Union Underground, Outspoken. Do tego można dodać drugiego stajna dysfunction, no bo wiadomo, że Torment to był pierwszy stain. tak gwoli przypomnienia, żeby tutaj nikt nie myślał, że dysfunction, dysfunction to był oczywiście debiut na Majorsie, natomiast nie była to pierwsza płyta. No i ten właśnie taki około alternatywną, metalowo-rokowo-granżowy klimat gdzieś tak przeszedł, jakby mimochodem sobie. Oni nigdy, nie, te zespoły nie zapełniały wielkich scen, takie zespoły nigdy nie. No, czy poza stain, może oczywiście, nie wiadomo. Ale jakby nigdy nie wykręcały wielkich wielkich cyfr. Gdzieś obok tego też krążył zawsze Mindset, chociaż oni z tym grażem już wiele wspólnego nie mieli. Natomiast też też było to ciężkie granie, ale z dużą dozą melodii. Mindset zdali z kolei trzy płyty: Self-Titled, Battle of Cinderella i nie pamiętam niestety, jak się nazywała trzecia płyta. Aczkolwiek trzecia płyta to była też epka. Tutaj o FC nie ma mowy, tutaj jest pełnoprawny album. Mamy 10, 10 traków. 11 Stare The Sun Bonus Track. I co ta płyta zawiera? No to odwołanie, to porównanie, ten przykład, o którym wspomniałem przed chwilą, jak najbardziej ma tutaj zastosowanie. Słychać na pewno w wokalach taką no powiedzmy grunge'ową grunge manierę. Troszeczkę jest to podkręcone z jednej strony takim gruwowo panterowym e, pokrzykiwaniem, z drugiej strony może bardziej nawet klasyczno rokowe rzeczy się dzieją na wokalach, ale na wokalach dzieje się dużo. Są krzyki, nie, no oczywiście nie growl'e, nie pipsqueed'e, nie jakieś tam takie fraje, nic, nic, nic takiego się nie dzieje. Są normalne, e, naturalne krzyki e, gdzieś w tle i nad tym wszystkim Lata sobie melodyny wokal, który naprawdę robi robotę niesamowitą, bo jest to zaśpiewane bardzo fajnie. Jest to zaśpiewane bardzo fajnie i bardzo fajnie ułożone są teksty, i bardzo fajnie sprawa z akcentem się ma też. Na tyle fajnie, że ja dopiero też po jakimś czasie skumałem, że to. Że tutaj prawda jest no, skład, który ob, ob, obfituje w cwetanów prawda, trilonowów, a nie w brusów, jakichś tam, powiedzmy, Bo tutaj, jakby, jakby to ująć, żeby, żeby żadnych, żadnej innej kapeli nie, nie posądzić o nic, ale tutaj nie słychać tej słowiańskości. Czasami jest problem z, do dzisiaj z kapelami, które używają języka angielskiego, że. Wszystko jest fajnie, muzyka jest fajna, wszystko to się fajnie toczy, natomiast gdzieś ten język jednak daje yy, znaka, że nie, 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 to jednak kapela z broku wschodniego. Tutaj o tym nie ma mowy. Naprawdę jest fajnie wszystko zaśpiewane, fajnie, wszystko wyakcentowane. E, podejrzewam, że tam też ktoś siedział i na to zwracał uwagę. Zespół nie wiem, czy chce dokonać ekspansji na rynki zagraniczne. Podejrzewam, że pewnie by chciał, natomiast ciężko tutaj będzie z możliwościami finansowymi i z możliwościami, znaczy mówię oczywiście o koncertach, i z możliwościami jakimikolwiek innymi, a głównie promocyjnymi, bo tak jak powiedziałem, o kapelach z Bułgarii nie wiedziałem nic, a tego jest masa. Nie mówimy tylko o tym, mamy też Ataksik, mamy Jacket na przykład, Mamy Arbon Grey, tego jest naprawdę bardzo dużo, i, i te zespoły, no nie powiem, że w niczym nie są gorsze od reszty Europy, ale naprawdę mogą, że ta kapela spokojnie, gdyby miała odpowiednią promocję, mogłaby tutaj wiele, wiele zdziałać. Zwłaszcza, że teraz troszeczkę rośnie taka, takie, takie zapotrzebowanie na granie od, oparte trochę na retrospekcjach, trochę na takiej nostalgii. A tej nostalgii tu jest wiele, no już od samego Waiting for the Storm tytułowego, czy No Regrets, czy mojego chyba ulubionego The Wolves Will Rise Again. Uh, again, przepraszam bardzo. Uh, to słychać tutaj mm, bardzo duże bardzo duże wzorce z um, przełomu wieków. Słychać tutaj od diabła tego właśnie Full Devil Jacket bardzo dużo rzeczy był outspoken, typu właśnie na Nightmare, o którym wspomniałem, ale z drugiej strony nawet gdzieś pobrzmiewa pierwszy Killswitch Gage, głównie w gitarach, bo gitary to też jest ciekawa sprawa. Nie ma tutaj oczywiście żadnych takich wybryków, żadnej takiej wirtuozeli, która by przeszkadzała w odsłuchu, natomiast ogólnie jest wszystko na poziomie. Naprawdę te gitary, mimo tego, że brzmienia nie mają jakiegoś strasznie powykręcanego, że nie są obniżone, nie grają w... Drop w dropach są ciężkie i są ciężkie przez to, że te riffy są bardzo zwarte. Te riffy są bardzo takie soczyste i są bardzo mocno i ostro i cięte. Także naprawdę ta płyta buja. Ta płyta troszeczkę jak nie wiem. Wiesz, że te riffy są podobne? Taka sama sytuacja miała na miejsce na płycie Propane Content Under Pressure. Tam też te brzmienie niby nie było, to brzmienie niby nie było ciężkie. Natomiast sama konstrukcja leafów, taka repetytywność tych leafów powodowała, że to szło jak walec. Tutaj z tym samym walcem mamy do czynienia, tylko że tak jak w przypadku Propane, Gary Maskill. Daru kapcia na tych, na tych walcach. Tak, tutaj te melodyjne wokale robią e, niesamowity klimat. E, płyta jest strasznie przestrzenna. Ta muzyka jest strasznie przestrzenna, mimo tego, że tutaj nie władowano nie wiadomo ile pieniędzy w brzmienie, bo słychać, że jest to robione no, DIY. Z tym, że nie mówię, że jest to robione DIY i to brzmi źle. Mówię, że jest to robione DIY i to brzmi po ludzku. Nie brzmi, nie brzmi odhumanizowanie. Nie jest tak, że e, nie wiem, że słychać, że, jest, e, że są nie Krojone bemny i wkładana, to właśnie kwan, 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 kwantyzacja nazywa ta stopa w, w czasie produkcji. To jest po prostu fajnie zagrane, to jest fajnie wykonane, jest tu fajna wczuta i oczywiście, jasne, ta płyta nie nie niesie żadnego meseczu. Tutaj nie, nie, nie mamy do czynienia z tym, co mieliśmy do czynienia na Johnny the Boy. To nie jest cold to nie są rzeczy, które mają albo straszyć, albo otwierać oczy. To są rzeczy o zwykłych ludzkich emocjach. Z tym tylko, że taka muzyka chyba właśnie taka ma być. No, Nie mówię, że jest to voice of the voiceless, no bo chyba z tych czasów troszeczkę już jako społeczeństwo wyroszliśmy. Mamy media społecznościowe, mamy różne grupy na tych mediach społecznościowych, mamy możliwości dotarcia do innych ludzi, więc każdy, kto teraz chce zabrać głos, ten głos zabierze, nie nie mój Pocht Paul. Natomiast tutaj możemy się spokojnie z tym utożsamić, nawet jeżeli nie będziemy tego zespołu traktować jako tak jak mówię, nośnika naszych myśli, nośnika naszych cierpień. Tak każdy w tych tekstach siebie gdzieś może znaleźć i może znaleźć siebie w tych może czasami ogólnikowych, ale i prostych, ale konkretnych i fajnych i trafnych przenośniach. No. Pamiętam, że tą płytę wyhaczyłem na. Yy, właśnie w katalogu Wizard BG. Tam było odpisane, że oni grają hardcore, matcore, coś tam, coś tam. Oczywiście, ktoś się walą z opisem. Natomiast, po na okładkę mówię, kurczę, sprawdzę. Włączyłem i dostałem coś, czego nie oczekiwałem. Natomiast, dostałem muzykę naprawdę bardzo fajną, i myślę, że spokojnie mogę, mogę to polecić wszystkim. Tutaj jest, tak jak mówiłem, trochę po zgranżu, Trochę takiego, no nie kora, metal-kora może nie, natomiast, natomiast gdzieś muzyki puszczającej oko do takich pierwszych metalcorowych kapel. Jest tu też trochę takiego bardziej klasycznego podejścia do muzyki The Better Days, numer 6 na płycie. Taka, no nie chcę powiedzieć, że ballada, bo ten numer się bardzo fajnie rozwija, oczywiście nie mylmy tego z żadną progresją, nie ma tutaj masturbacji gryfem. Natomiast bardzo fajnie się rozwija, i też nazwać to takim powolną baladą, to byłoby, byłoby bardzo duże nadużycie. Sprawdźcie sobie tą płytę! Sprawdźcie sobie tą płytę, bo tutaj, tak jak mówię, no naprawdę, naprawdę jest czego słuchać. I ta płyta niesie ze sobą jeszcze jeden message, Bardzo ważny Message taki, że dzisiaj trzeba szukać muzyki wszędzie. Trzeba szukać muzyki w każdym kraju i nie można dać się zwieść uprzedzeniom. Oczywiście, że tutaj sytuacja w Bułgarii jest troszeczkę cięższa, jeżeli chodzi o, o granie. Oczywiście, że sytuacja ekonomiczna tutaj też nie jest najlepsza i też no, zespołom jest ciężej wystartować niż powiedzmy w takim UK. Nie? Natomiast te kapele grają, tych kapel jest dużo. I te kapele mają wszystkie wysoki poziom. Tutaj się odbywają koncerty i ludzie naprawdę oddają. Taką energię na koncertach, jaką oddawali w Polsce w latach nie wiem, 98-2002 powiedzmy, bo to mniej więcej tak pamiętam w miarę dobrze. Teraz chyba już tego tak nie odczuwamy. Nie oceniajmy pokładce, słuchajmy kapel z różnych stron świata. Ja zamierzam za jakiś czas zainteresować się muzyką rockową, muzyką metalową z Albanii na przykład, no bo czemu nie. Z Turcji wiadomo, tam jest od, od, od cholery jeszcze trochę zespołu, bo to, bo to zupełnie inna rzeczywistość, ale Jakaś Czarnogóra, przecież Gruzja, Litwa, naprawdę patrzmy na inne kierunki, bo te, w które patrzyliśmy do tej pory, troszeczkę chyba się zaczynają, zaczynają no, kończyć. Zasoby się zaczynają kończyć. Także reasumując, Adrenaline Overload płyta na dziesięciolecie, Waiting for the Storm, pierwszy pełnik oni wcześniej wydawali, nawet to, to, to co jest ciekawe, wyda. Nic to z 2008 roku jest na kasecie też. To jest chyba tak, tak kolekcjonerskie, ale no, trzeba będzie się zaopatrzyć. Także sprawdzacie to. Ja postaram się wrzucić linka pod, pod ten film do ich społecznościówek. No i co? I witam ponownie po krótkiej chorobie. Postaram się działać dosyć regularnie. Następną rzecz, jaką wrzucę, to będzie albo myślę nekrofobik, albo może Skeleton Remains, albo jakiś sarkazm. Zobaczymy. Zobaczymy, coś ciężkiego. Tymczasem żegnam się, zostawiam Was z tym albumem i chylę czoła. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.